Cześć, dzisiaj 2,60 razem. No ale zabieram żółtą i Nikito. No a czerwona jeszcze musi chwilę poczekać na powrót pana Marka. No, także podczepiam i cisnę żółtaczką. Dobra, to do później. Cześć, jedziemy. Trochę przebronować to, co wtedy pan Marek orał, bo pogoda naprawdę bardzo sprzyja dzisiaj. No, a potem, jeśli wystarczy czasu, to spróbujemy ten pług, zobaczymy, jak on sobie radzi. Może coś z tego będzie dzisiaj. Ja na razie staram się dojechać na pole. Przyczepę ogólnie dotargałem na z powrotem na podwórko, nie znając w sumie drogi, ale jakoś poszło. Tam delikatne przygody były, ale jakoś dało radę. No ale fajnie, że 60 już jest, bo dosyć mocno blokowało to wszelkie prace polowe. No, a też czekam na pana Marka z glebogryzarą. Bo tam jeszcze mają być śruby dokupione i taka przejściówka na wałek. Ten co... No bo ruska glebogryzara ma trochę inny wałek niż kurczę te standardowe, które używane są w polskich maszynach. No, no ale ogólnie to no mam nadzieję, że jak najszybciej się uda uruchomić tą glebogryzarę, żeby też mogła coś w końcu popracować, bo też trochę pracy się w nią włożyło. No a dzisiaj to chyba ogólnie jest coś około 18, nie wiem, myślę, stopni na spokojnie. Także naprawdę przyjemnie się pracuje. No, no i dotarliśmy. Ciężka brona standardowo. O, dwójeczka i jedziemy. Żeby coś wzruszyć no w końcu, bo już kurczę widzę, że pomału zaczyna odbijać. No i zielono. Także kurczę, w naszym przypadku to dosyć niedobry znak. Bo już pomału trzeba się brać jak najbardziej za to, żeby to kurczę doprowadzić do jakiegoś stanu używalności, żeby móc coś w tym roku podziałać, bo kurczę tak to nic z tego nie będzie, jak to będzie stało następny rok ugorem. Dogram, bo teraz muszę przejechać na ten drugi kawałek, a tu sobie tak na spokojnie jeden przejazd robię, żeby darmowego, żeby na marne przejazdy nie tracić. No, także coś później nagram, a na razie do usłyszenia. No, tutaj grunuje ten kawałek, który pan Marek orał. Takie bryły, że kurczę, tragedia to rozbijać. No ale ciężka brona jakoś to tam sobie w miarę radzi. Też przy okazji kładę te chabzie całe od razu. No tam za blisko środkowego robu się nie zbliżam, żeby się nie utopić.
na łapie, to tych kabli to tam mniej więcej to tam po drodze gubi gdzieś. Także nawet nie stoję, nie staję i nie, żeby to okrążnić, tylko cisnę cały czas, to gdzieś samo się pogubi tam po drodze i tyle, żeby takich kupek nie robić z tymi kabziami. Chcę jak najbardziej rozbić te bryły, żeby można było to zorać, bo tragedia teraz jest jeżdżenie po tym, no ale coś tam rozbija się to ścierwo. Tu to na razie jeszcze w tych miejscach, gdzie te kapcie wysokie, to nie, bo to delikatnie coś bierze, bardziej właśnie na tych trawach, bo tu to się brony przypchają tym kabziem i tyle, no ale zaraz przejadę jeszcze raz po tym i powinno to jakoś w miarę zruszyć tą ziemię. No ale tak jak to coś się już pokazuje, coś tam wyrywa tych, to co najbardziej, te zbite bryły. No ale kurczę, jeżdżenie po tym męczarnie, no. Trzepie strasznie. No ale w końcu może się to jakoś doprowadzi do porządku i zacznie uprawiać. No szkoda, żeby stało tyle ziemi. Gorze. Tam do przodu to trochę mam obawy dalej jeździć, ale dzisiaj tam rano rów udrożniałem, to był przejazd taki z jednej części pola na drugą, no i na tym przejeździe właśnie zawaliło się, no i nie było przepływu wody, ale teraz go odepchałem i może to ruszy w końcu. Bo schodzi ta woda z tego pola. Tak, tu już w miarę blisko jest do rogu. Ale te kapcie, kurczę, zasłaniałem tak, że nawet no, tam mniej więcej wiem, gdzie ten rów, ale tak dokładnie to nie za bardzo. No, tu śnieg pada. Głębiej to nawet nie zjeżdżam. Nie wiem, jak to się skończy. Nie za dobrze. O kurde. Dobra. Tu ma usiadać, trzeba do tyłu się wycofać, bo do przodu nie muszę, że wyjadę. Jak już przód tak siadł, to dupa na pewno siądzie. Konkretnie. Kurwa, jeszcze łańcuch na to spadnie. Blokadzie powoli wycofać, żeby się tylko nie zagrzebać tu w tym gównie.
Dobra, ja na razie przerywam, bo muszę się wygrzewać, dopiero wtedy coś ewentualnie nagram. No dobra, udało się wygrzebać, ale no to kurczę, przez te trawy to tak nie widać. No ale siadła już ładnie, 60. Już cała, z tamtej strony zwłaszcza, to już cała opona była pod błotem. Ale dobra, lecimy, lecimy dalej. Ta blokada to dobra rzecz. Bez tego to by ciężko było. Opuszczamy i lecimy dalej. Byleby nam się patent nie utopił. Bo nie będzie miał kto wyrwać. Póki pana Marka nie ma. Tu trochę bardziej to, trochę lepiej to wygląda niż to tutaj. Ulotnie to jak na razie wygląda, no ale pojeździ, pojeździ, to się to, o tak tam to już czarno się zrobiło, bo te bryły ładnie porozbijało. Na razie chcę to ścierwo całe położyć jak najbardziej. Może się jeszcze podczepię pod pługi, coś zoram dzisiaj. Chociaż trochę zobaczę jak to będzie szło. Na pewno tam blisko rowu nawet nie podjeżdżą z pługiem, bo to ten w życiu nie wyjdę, nie wyjadę stamtąd. No i w sumie ta brona też sporo waży. No jednak już ta konkretna dosyć jak dla 60-tki. Też jakość powinna być filmów lepsza, bo inaczej wysyłam panu Markowi, także może w końcu będzie jakieś w miarę do oglądania, bo nawet mi samemu źle to się ogląda, jak to w takiej jakości strasznej było, jak na filmach właśnie tych, których wysyłałem panu Markowi wcześniej. No ale teraz w końcu powinno być dosyć przyzwoicie z jakością. Tak na próbę panu Markowi jeden filmik wysyłałem i tam jakość była dosyć dobra. Tego co mówił, o ile nie bardzo dobro. Było trochę bliżej rowu, musi poczekać, aż trochę ta woda zejdzie, bo nie zjeżdżam tam, bo też trochę niżej tam jest i od razu pewnie to będzie chwila moment jak siądę tam. No a ogólnie to tutaj jeżdżę trójeczką, żeby mieć w miarę jakąś tą prędkość, żeby to rozbiło bryła, ale jednak też bez przesady ze względu na to jak jest ukształtowanie tutaj. Tak kurczę, dosyć mocne wyboje są. Tu się krzaczony wbijemy, to ściągnąć. Kurczę, teraz dziki nie będą miały gdzie siedzieć. Dzisiaj też rano jak udrażniałem ten ruch, to całe stado dzików wyleciało z krzaków. Tu jakaś ambona stara połamana, też chciałabym wrócić.
znaczy na przyczepę załadować i wywieźć, bo tylko graci na polu. Taki duży, no może nie aż tak wielkim nakładem pracy jak tam, żeby to ogarnąć. No to no widzę, że kurczę rośliny odpuszczają młode. To kurczę trzeba się wziąć za to i to jakoś ogarnąć, żeby to już w tym roku można było jak najbardziej wykorzystać ten teren. Po której jest te bryły i w sumie te kwaściory też. Najbardziej tu chodzi o rozbicie tych brył wielkich po orce, które wtedy tak zostaje poprzewracane tylko i zostało to zostawione na drog chyba. Także teraz aż ciężko to rozbić, no ale trzeba to trzeba. To zaczęło wyglądać na ziemię. Nie wiem, czy jaki tam pan Marek plan. Czy coś wapnować chce jeszcze tą stronę, czy nie, bo tamto sobie to ma być taka zakwaszona, żeby nie te gałęzie zbieramy, żeby te murówki sobie zasadził. No ale tutaj nie wiem, co on wymyśli. Co on wymyśli na tej stronie? Czy będzie to odpłacał trochę, czy nie? Na pewno tu nie te kwaściory rosną. To tam jest najlepsza ziemia, takie kawałki są. No widać po prostu jaki gdzieniegdzie czarnoziem ładny wychodzi. Prawie. Może nie taki typowy czarnoziem, ale w porównaniu do innych miejsc, no to jest taka całkiem fajna ta ziemia. Dobra, to ja sobie działam na tą chwilę, a później jak coś tam zrobię, to wtedy ewentualnie nagram. Bo i tak pewnie słabo mnie słychać, bo traktor dosyć głośno pracuje. Dobra, to za późno.